Dobry wieczór, witam Państwa. Mam dla Was informację dotyczącą wspólnego biletu. Otóż ustalenia pomiędzy starostą a dyrektorem, panem Leszkiem Rutą z ZTM-u, zostały już jakby skonsumowane, zakończone. Teraz jesteśmy na etapie uchwalania uchwał odpowiednich, które pozwolą burmistrzom Ząbek, Zielonki Kobyłki i Wołomina podpisania tego porozumienia ze starostą i skonsumowania tego, by tak naprawdę od 1 marca wspólny bilet na linii wołomińskiej, tak zwanej linii wołomińskiej, cały czas funkcjonował. Do tej pory, proszę Państwa, od 2007 roku mogliśmy się cieszyć, bo Ząbki były jedynym miastem poza Warszawą, w którym obowiązywał wspólny bilet pierwszostrefowy na pociąg. Tak, i to, proszę Państwa, mieliśmy wszyscy jako mieszkańcy w pewnym sensie gratis od miasta. Nie trzeba było dokupować żadnych biletów. No, byliśmy, można powiedzieć, innowatorami, współinicjatorami razem z panem dyrektorem Rutą, uruchamiając w ogóle wspólny bilet, a tym bardziej na pierwszą strefę. Niestety ustalenia pomiędzy panem dyrektorem Rutą a panem starostą Łuścińskim były takie, że pan dyrektor Ruta postawił warunek pierwszy, to znaczy Ząbki w drugiej strefie. Zależy mu prawdopodobnie na ujednoliceniu całego systemu, bo Ząbki do tej pory, będąc tylko jako jedyne pierwszą strefą, no w jakiś sposób były solą w oku. No to niestety jest ta dla Was mniej ciekawa informacja. Proszę Państwa, na pewno warunki wynegocjowane przez nas, czy przez Pana starostę, i potem jakby podział kosztów jest dla nas no, sporo lepszy niż był wcześniej, natomiast no niestety właśnie kosztem tej drugiej strefy przede wszystkim. Proszę Państwa, mam dla Was inną informację. Uruchamiamy od 1 marca również linii Ząbki 2. Czyli obok linii Ząbki 1 będzie funkcjonowała linia Ząbki 2. Ilość kursów będzie taka, że łącznie tych kursów autobusu będą aż 4 na godzinę. Ząbki 1 będzie głównie woziło pomiędzy szkołach do centrum handlowego M1. Ząbki 2 będzie nieco szybszą linią zbierającą ludzi rozwożących od centrum handlowego M1 poprzez całe Ząbki w okolice dużych wielorodzinnych osiedli, aż do Rembertowa, gdzie będzie można w międzyczasie przesiąść się właśnie na pociąg w Rembertowie, pierwszostrefowy, na pociąg w Ząbkach drugostrefowy lub na jakikolwiek inny autobus, chociażby z pętli przy M1, czy w ogóle w Ząbkach 199-145, też pierwszostrefowy. Zapewne też Państwo już wiecie, przewoźnik linii X nie był zainteresowany przedłużeniem, kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych zasadach z miastem Ząbki. Przyczyny podane w piśmie to były przyczyny ekonomiczne, po prostu nie wychodziła im kalkulacja finansowa. No, docierały do mnie informacje, że często kierowcy właśnie X-a, no, pobierając opłatę za przejazd, nie wydawali biletu i być może tak naprawdę to był też gwóźdź, jeden z drobnych gwoździ do trumny, który spowodował, że ta linia jednak nie była aż tak rentowna, jak być powinna. Natomiast mamy nadzieję, że ta linia Ząbki 2 zrekompensuje Wam te niedogodności. Wiem już na podstawie już cząstkowych danych ze stycznia, że osiągamy w pewnym sensie oczekiwany rezultat. To znaczy dzięki darmobusowi już Ząbki 1, tylko Ząbki 1, mamy, proszę Państwa, w styczniu około 30% osób meldujących się więcej niż w styczniu w roku ubiegłym. Zatem Ząbki 2, mam nadzieję, że przyniosą nam jeszcze dodatkową mobilizację tych, którzy się jeszcze w naszym mieście nie zameldowali. A przypominam, proszę Państwa, właśnie miasto Ząbki, cały transport funkcjonuje z Waszych podatków. Jeżeli się nie będziecie meldowali, jeżeli nie będziecie odprowadzali tu podatku, to nie będziemy mieli za co, proszę Państwa, otrzymywać linii autobusowych, linii pociągowych, przedszkola, szkoły, budować dróg. Czekamy na Wasze podatki. Ale informacja również bardzo dobra. Na najbliższej sesji, na sesji Rady Miasta, będzie wprowadzona również zmiana do dotychczasowego regulaminu, a ta zmiana będzie dotyczyła, proszę Państwa, między innymi tego, że NIP-owcy od 1 maja za okazaniem swojej deklaracji NIP, rozliczenia podatku dochodowego NIP, PIT-a, przepraszam, będą mogli również uzyskać kartę mieszkańca uprawniającą do bezpłatnego przejazdu właśnie tym naszym ząbkowskim darmobusem. Proszę Państwa, miłego wieczoru życzę. Aha, jeszcze jedno. Podobno w internecie krążą jakieś dwie ankiety. Jedną z nich nawet miałem okazję zobaczyć. Przesłano mi link, ponieważ jesteśmy ciekawi, w jaki sposób
zintensyfikować, a być może zwiększyć częstotliwość kursowania tego środka transportu, którym dysponujemy, mówię tutaj ząbki 1, ząbki 2, też postaram się zrobić jakąś skromną ankietę i zachęcam Państwa do jej wypełnienia. Te dane być może będą bardzo przydatne do jakichś dalszych analiz i przemyśleń, to znaczy dostosowania naszych możliwości finansowych, naszych możliwości transportowych do możliwości finansowych. Pozdrawiam, miłego wieczoru.